Program Daj się poznać to program o zwykłych ludziach, często mijanych na ulicy, nieznanych zupełnie lub znanych z takiej czy innej działalności w mieście. Ale tak naprawdę nie wiemy, kim są, czym się zajmują, jakie mają zainteresowania, jakie mają ambicje. Często to są ludzie kultury, nauki, sportu, a czasem polityki. Dziś w programie przedstawimy Państwu działacza samorządowego, radnego Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego, wiceprzewodniczącego tejże rady, pana Michała Kucharskiego. A kim pan Michał jest na co dzień? O tym opowie nam sam. Zapraszamy. Witamy pana. Dzień dobry, panie detektor, dzień dobry państwu. Panie Michale, tak na początek, proszę nam powiedzieć coś o sobie. Nazywam się Michał Kucharski. Urodziłem się w Tomaszowie, mieszkam w Tomaszowie po dziś dzień. Pochodzę z dzielnicy zwaną Białobrzegami, z którą jestem cały czas dość mocno uczuciowo związany. Co prawda nie mieszkam tam w tej chwili, mieszkam obok na osiedlu Ludwików, ale pracuję tam cały czas i mam cały czas kontakt z mieszkańcami. Jestem w związku małżeńskim, posiadam córkę w tej chwili już w wieku 15 lat. Mieszkam sobie w domku i tyle, prowadzę normalne życie. To skąd pomysł na politykę? Pomysł na politykę pojawił się bardziej z zewnątrz. Mój taki serdeczny przyjaciel Piotr Kucharski, obecnie też radny, z którym współpracuję cały czas w Radzie Miasta, poprosił mnie w poprzedniej kadencji o wejście na listę, żebym wystartował. Nie byłem przychylny do jego propozycji. Natomiast po jego usilnych prośbach oraz jak do tych próśb dołączyła się pani Barbara Klatka, wtedy kandydatka na stanowisko prezydenta miasta, stwierdziłem, że jednak faktycznie bardzo im zależy. Wpisali mnie na listę. Nie prowadziłem jakiejś specjalnie żadnej kampanii. W poniedziałek dostałem telefon. Dzień dobry, panie radny. Zostałem radnym. Jak ocenia pan dotychczasową pracę w Radzie Miasta? W poprzedniej kadencji, będąc radnym opozycyjnym, gdzie komitet pana prezydenta miał zdecydowaną większość w Radzie, uważam, że pomimo dosyć mocnego, że tak powiem, podkładania nóg, udało mi się bardzo dużo dla mieszkańców zdziałać. No, po prostu jak nie drzwiami, tak zwanym to oknem, starałem się każdy temat. Nie zawsze udało się pomóc mieszkańcom, ale zawsze temat próbowałem rozwiązać. Czy możemy postawić znak równości między polityką a etyką? Uważam, że każdy człowiek powinien postępować etycznie, a tym bardziej polityk, który jest przedstawicielem jakiejś grupy społecznej. Sami wiemy, że tak nie jest. Można być dobrym człowiekiem postępującym etycznie, a można być politykiem, który z etyką ma niewiele wspólnego. Dlatego znak równości, może nie w ten sposób, to powinno być znak plusa, czyli polityka plus etyka razem. Co by pan najchętniej zmienił? U nas w mieście? Sposób zarządzania. Mamy, no nie ukrywajmy, arenę lodową, która mocno obciąża budżet miasta. Mamy wydane ileś milionów na go-karty w arenie lodowej. Mamy 7,5 miliona wydane na kaplicę na cmentarzu komunalnym. Tak jakby nie było ważniejszych wydatków w tym mieście. Także tu mamy też, wszyscy słyszymy w prasie przekazy, że co się dzieje w naszym szpitalu powiatowym. Za chwilę dowiemy się o nowym stanowisku w Tomaszowskim Centrum Sportu dla pana wiceprezesa, który nawet nie jest tomaszowianinem. Tak nie powinno być. A jakie ma pan pomysły na rozwój miasta? Dla mnie osobiście najważniejszy jest rozwój, powstanie przede wszystkim, no i rozwój strefy przemysłowej. Jesteśmy bardzo dobrze ulokowaną miejscowością, jeżeli chodzi o położenie geograficzne w Polsce. Jesteśmy w centrum Polski. Mamy dostęp do drogi szybkiego ruchu, która przebiega przez nasze miasto. Będzie przemysł, będzie praca. Będzie praca, ludzie będą mieli pieniądze. Jak ludzie będą mieli pieniądze, to wszyscy będziemy żyć bardzo dobrze. Panie Michale, tak troszkę z uśmiechem. Czy politycy kłamią? Nie zawsze mówią prawdę, czy nazwać kłamstwem. Niektórzy tak, natomiast niektórzy starają się tak odpowiedzieć, na przykład czy na zadane pytania, czy tak sformułować tezę, żeby ona kłamstwem się nie wydawała, ale nie oddawała prawdy.
Pana motto życiowe? Staram się żyć tak, żeby nikt ze mną kamieniami nie rzucał, żyć w zgodzie z ludźmi, pomagać ludziom. I to jest tyle, tak? Żyć po prostu w zgodzie. Książka czy film? Przez długi czas głównie film, chociaż kiedyś dużo czytałem książek, natomiast ostatnio do książek zacząłem wracać. Ulubiona książka w takim? Saga o Wiedźminie Geralcie. Przyznam się, tutaj jestem wielbicielem czy książki, czy kina science fiction, fantasy, więc no, tutaj niewątpliwie jest to dla mnie dzieło sztuki. Muzyka poważna czy rozrywkowa? Rozrywkowa, bardziej rockowa czy z mocniejszym uderzeniem. W jaki sposób lubi Pan spędzać wolny czas? Ponieważ mam go bardzo mało, bo zacząłem bardzo się też mocno udzielać społecznie, na przykład w Towarzystwie Przyjaciół Tomaszowa Mazowieckiego, mam go niewiele, więc raczej staram się go spędzać z rodziną. Natomiast no, staram się znaleźć wreszcie czas. Posiadam motocykl, ale nie jeżdżę, bo nie mam kiedy. Czy da się pogodzić pracę zawodową, życie prywatne z polityką? Nie jest łatwo. Nie jest łatwo. Rodzina musi być gotowa na pewne poświęcenia niestety. Na szczęście no, tu moja rodzina rozumie, że nie robię tego dla siebie, że pracuję na rzecz innych i nie ma z tego tytułu jakichś tam u nas zwad czy jakichś tam konfliktów. Natomiast, no, tak jak powiedziałem, jeżeli mam już ten wolny czas, no to staram się z nimi spędzać. Panie Michale, w bardzo szybkim tempie poznaliśmy Pana osobę, ale skoncentrujmy się teraz na działalności w Radzie Miasta. Jest Pan radnym drugą kadencję. Co się Panu podoba, co nie? No, na całe szczęście w tej chwili jestem w obozie większości w Radzie Miasta, więc na pewno nasz głos musi być bardziej słyszany przez pana prezydenta. Co mnie się podoba, a co mnie się nie podoba. Bardzo mnie się nie podobało w poprzedniej kadencji, jak radni należący do KWW Marcina Witko plus wtedy jeszcze radni PiS-u, którzy wspólnie tworzyli tą większość w Radzie Miasta, potrafili bardzo dobre projekty, jak na przykład nazwę ronda imieniem stulecia RKS Lechia, nazwać imieniem człowieka, który z Tomaszowem jest w ogóle niezwiązany, czyli Włodzimierza Smolarka. I przepychali to swoją większością głosów. Na przykład wielu mieszkańców, ale to bardzo wielu, wyraziła swoją bardzo negatywną opinię na ten temat. Co jeszcze mnie się nie podoba? Wszystkie pomysły na rozwój miasta są to pomysły skupione wokół areny lodowej, tylko i wyłącznie. Nie powinno to mieć miejsca. Ja uważam, że powinniśmy skoncentrować siły, co się w tej chwili już troszeczkę zaczęło dziać w poprzedniej kadencji, mam nadzieję, że teraz to mocniej rozwiniemy. Strefa przemysłowa po dawnym Wistomie. Jest tam potencjał, można to wykorzystać, tylko jest potrzebne po pierwsze dokładniejsze rozlogowanie dróg, a przede wszystkim promocja ogólnopolska, czyli ściągnięcie inwestorów, co według mojej wiedzy za specjalnie nie jest promowane. A jaka była Pana zdaniem największa porażka poprzedniej kadencji? Największą porażką poprzedniej kadencji? Trudno powiedzieć. Nie wiem, bo tych rzeczy było tak dużo. Każdy nasz pomysł był po prostu spychany za margines, a bardzo często za jakiś czas wypływały jako nie nasze pomysły. Największą porażką był brak współpracy między prezydentem a radnymi, a Radą Miasta. Prezydent rządził jednoosobowo. I to jest dla mnie największą porażką z naszego samorządu. Panie Michale, jak to jest z tym obejmowaniem stanowisk? Są studenci, którzy pokończyli kilka fakultetów studiów, roznoszą gazetki i ulotki, a mieszkańcy słyszą, że obejmowane są stanowiska w radach nadzorczych przez osoby o wątpliwych kompetencjach. Czy to jest przypadek? Nie jest to przypadek. Bardzo łatwo tutaj zweryfikować, jaki jest klucz doboru osób na te stanowiska. Są to osoby przede wszystkim z bezpośredniego środowiska, czy to partyjnego,
czy też z osób z otoczenia, na przykład pana prezydenta. Tak? Są to osoby, czy to są radni powiatowi, czy to są osoby, którzy piastują jakieś stanowiska w urzędzie miasta. I takie osoby trafiają do rad nadzorczych, czy też ktoś zajmuje jakieś, stracił gdzieś stanowisko, no to wtedy bardzo często jest przygarniany, że tak nazwę kolokwialnie, właśnie w takich miejscach. A czy są organizowane konkursy na takie stanowiska? Może nie, pan o tym słyszał albo brał udział w takim konkursie? Nie mam wykształcenia, żeby brać udział, nigdy nie, ale też nigdy nie słyszałem, żeby takie konkursy miały miejsce. Prezydent, jeżeli chodzi o spółki miejskie, zarządza jednoosobowo. To skąd się biorą wieczni dyrektorzy i prezesi, którzy mają wiedzę na każdy temat i potrafią wszystko? No, tak jak powiedziałem, są to osoby dobrane przez jedną osobę, czyli wiadomo, znaczy jest to pan prezydent, które są z kolei mu, może nie to, że bezgranicznie, ale które są mu oddane, sprzyjające i nie będą przeciwstawiały się jego woli. Tak, taki jest według mnie klucz doboru. Co możemy zrobić, żeby to zmienić? No tutaj wydaje mi się, że prawo jest dość jasne. Prezydent jako osoba będąca przedstawicielem miasta w spółkach miejskich, gdzie miasto ma większość lub 100% udziału, jest jedyną osobą, która tak naprawdę decyduje, co tam się dzieje. A co wy jako rada możecie w tym kierunku zrobić? My jako radni posiadamy uprawnienia do kontroli, tak? Czyli możemy skontrolować daną spółkę, możemy skontrolować, kto jest prezesem, ile osób jest zatrudnionych, czy te osoby są na właściwych stanowiskach, czy te stanowiska też nie są czasami sztucznie tworzone. Możemy to zrobić. No i tak powiem uczciwie, troszeczkę do tego się już zaczęliśmy zabierać. Może nie spowodujemy zmiany, natomiast na pewno pokażemy społeczeństwu, jak to wygląda od środka. Panie Michale, tak jednym słowem, czy jesteśmy gospodarni, jeżeli chodzi o Tomaszów? No nie do końca. Według mnie nie, dlatego że wiele inwestycji zaplanowanych w latach poprzednich z roku na rok są przepychane na kolejne lata, bo nagle pojawia się ważniejsza jakaś inwestycja, którą trzeba zrobić. Tłumaczone to jest czasami, bo finansowanie się zmieni, bo może jakaś dotacja wejdzie. Natomiast co, no, bardzo dużo decyzji typu na przykład dokładanie do areny lodowej, typu na przykład tak jak pan prezydent podjął decyzję o niepodnoszeniu czynszów w TTBS-ie, co spowodowało to, że całe miasto musiało 1 000 000 zł TTBS-owi w zeszłym roku dołożyć i w tym roku myślę, że też tak będzie. No tego gospodarnością nie można nazwać. No, jeżeli drugą kwestią, tą czym ja się najbardziej zajmuję też, czyli układ drogowy. No przed wyborami cała dzielnica, znaczy osiedle Ludwików zostało, wszystkie uliczki zostały pięknie wyłożone płytami, a są w Tomaszowie miejsca, gdzie ludzie toną w błocie. Zamiast skupić się na przykład i najpierw zacząć od miejsc, które są naprawdę w złym stanie, a tam uliczki były, nie były jakimś powiedzmy błotem, dziurami, kałużami, porobić mieszkańcom tam, gdzie naprawdę jest problem, no prezydent podszedł do tematu po prostu politycznie, czyli przed wyborami swoje osiedle wykończył. Taki gorący temat w Tomaszowie jak termy. Co może pan powiedzieć? Prezydent przedstawia nas, radnych, którzy nie wyrazili zgody na wprowadzenie tego do budżetu, jako przeciwników budowy term. Natomiast można nawet obejrzeć sobie na sesji. Wielokrotnie zostało powiedziane, my nie jesteśmy przeciwko budowie term. My jesteśmy przeciwko sposobie finansowania, jaki prezydent tutaj wymyślił, bo to nie da tego się inaczej nazwać. Wymyślono, że termy mają kosztować niecałe 92 miliony. 30 milionów promesy z Nowego Ładu. Więc brakuje nam 62 miliony. I tutaj pan prezydent wymyślił sobie, że przez 3 lata sprzeda majątek miejski między 13 a 16 milionów rocznie,
Planowane zadłużenie miasta w tym roku jest 121 milionów. W 2028, jak dobrze pamiętam, wychodziło już 142 miliony, więc brakujące 24 miliony byłoby dokredytowane. Wiadomo, że zadłużenie miasta nie może przekroczyć pewnego poziomu, a my byśmy wtedy już byli prawie pod kreską. Kolejny temat, jeżeli pan prezydent by nie sprzedał tych nieruchomości za te kwoty, no niestety musiałby znowu dokredytować. I co wtedy, jeżeli by się coś złego wydarzyło w mieście i potrzebne byłyby pieniądze na coś innego? No, ja nie jestem w stanie wyrazić zgody na to, żeby zadłużać miasto na obiekt, który jest potrzebny, ale nie obciążający tak miasta. A tak ogólnie opozycja jest przeciwko prezydentowi, czy przeciwko złemu zarządzaniu? My jesteśmy przeciwko złemu zarządzaniu. Pan prezydent popełnił w tej kadencji jeden podstawowy błąd. Widząc, że nie ma większości w Radzie Miasta, powinien usiąść do rozmowy, skomunikować się, powiedzieć, posłuchać, jakie są nasze oczekiwania i zacząć z nami współpracować. Tej współpracy niestety nie ma. Ja nie jestem przeciwko prezydentowi, przecież wybrali go tomaszowianie, tak? Natomiast sposób jego zarządzania oraz sposób jego podejścia, gdzie on cały czas idzie w zwarcie z nami, nie jest dobre dla nikogo. Ani dla niego, ani dla mieszkańców, ani dla wszystkich. A zagłębiając się w temat, jak widzi pan perspektywy Tomaszowa? Na pewno potrzebna jest obwodnica miasta, czyli wyprowadzenie ruchu ciężkiego z Tomaszowa. Ja jestem osobiście za wariantem północnym, gdzie obwodnica połączona jest ze strefą przemysłową. Poza tym też w mieście powinniśmy uporządkować ruch samochodów ciężarowych, bo są miejsca, gdzie ciężki transport, chociaż jest potrzebny i musi dojechać, zgodnie z prawem nie może dojechać, też należałoby z tym zrobić porządek. To są tematy, na których się znam i na których ja mogę się wypowiedzieć jako też radny, ale też jako osoba pracująca w firmie związanej z transportem ciężkim, więc mam tutaj bardzo duże doświadczenie. Panie Michale, czy przyjdzie kiedyś taki moment, że radni zaczną działać ponad podziałami? Będą grać do wspólnej bramki, a dobro mieszkańców będzie najważniejsze. Nie będzie istotne, czy jeden ma rację, czy drugi. Jednemu zrobimy na złość, bo on nie może wygrać. Czy przyjdzie kiedyś taki moment? Bardzo bym tego pragnął. Uważam, że my, każdy z nas jest przedstawicielem jakiegoś części społeczeństwa u naszego miasta. Każdy z nas powinien pracować dla mieszkańców, nie dla własnej chwały czy korzyści. Nie wiem, czy to będzie możliwe, gdyż niektórzy radni mają problem z tym, że ktoś inny wychodzi z pomysłem, ktoś inny chce zrobić coś dobrego dla mieszkańców i nie należy mu pozwolić tylko dlatego, bo to jest ktoś inny. Prostym przykładem było moja inicjatywa, nie tylko moja, bo to była inicjatywa moja plus takiego lokalnego historyka w dzielnicy Białobrzegi. Chcieliśmy nazwać rondo nowo powstałe imieniem podporucznika Mariana Szymańskiego, ostatniego właściciela Białobrzeg, jak to było jeszcze wtedy wsią, który ufundował ziemię pod szkołę, szkołę, ufundował ziemię pod remizę, był pierwszym naczelnikiem OSP Białobrzegi, jednej z najstarszych jednostek tu w okolicy. I nagle wtedy pan przewodniczący Kuchta stwierdził, że nie może pozwolić, żeby znowu mi się udało i mając większość w Radzie wprowadzili inną nazwę, taką dość prozaiczną. Panie Michale, według pana idealny radny, jakie powinien mieć cechy? Idealny radny powinien przede wszystkim widzieć dobro mieszkańców, wszystkich, nie danej jednej grupy. Czasami są to trudne decyzje podjęcia, ale tą decyzję podejmować w oparciu o analizę, w oparciu o wiedzę, jeżeli nie swoją, to zasięgnąć rady kogoś, kto w danym temacie zna się lepiej od niego i pracować przede wszystkim dla wszystkich i bardzo ważne jest umieć współpracować z pozostałymi radnymi. Czego możemy panu życzyć? Czego możemy mi życzyć? Zdrowia. Przede wszystkim tylko zdrowia. Poza tym pracować będę dalej. Jeżeli tylko będę miał zdrowie, to będę pracował. Tak więc życzymy tego zdrowia, odwagi i wytrwałości w dążeniu do celu.
Dziękuję uprzejmie, bardzo dziękuję za zaproszenie do programu. Gościem dzisiejszego programu był pan Michał Kucharski, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego. Dziękujemy panu.